wkrótce wraca tu. Czy jesteś gotów go spotkać? On wraca tu. Czy jesteś gotów? Odnosi się do tematu wigilijnego, do tematu związanego z tak zwanym Bożym Narodzeniem, które jest obchodzone 6 stycznia w prawosławiu i u Ormian, a 25 grudnia w rzymskim katolicyzmie. I ja nie mogę być rzymskim katolikiem, dlatego że nie zgadzam się z tym, aby ustalić tą datę sztywno na 25 grudnia lub na 6 stycznia. Jest to poważny błąd i jest to zupełnie niepotrzebne. Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że na pewno nie był to ani grudzień, ani styczeń. Słowo Boże pokazuje, że był to przełom września i października, a dokładnie święto namiotów. Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. Łukasza, 2 rozdział, 11 werset mówi nam: gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I te słowa dotyczyły sytuacji, w której Pan Jezus Chrystus urodził się jako dziecko, narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 wersecie. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I to słowo, które tutaj mamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, to słowo, które jest oddane jako zamieszkało, dosłownie oznacza zamieszkało w namiocie, albo jeśli chcielibyśmy wyrazić to jednym słowem, namiotowało, to znaczy, że mieszkało w namiocie. Jak wiemy, w Nowym Testamencie nasze ciało jest porównane do namiotu, który się rozpadnie, i to odnosi się do tego, że zamieszkało w ciele ludzkim, namiotowało, ale słowo namiot nawiązuje też do żydowskiego święta Sukkot albo Święto Namiotów, albo Święto Kuczek. I na przykład w roku 2019 Święto Kuczek będzie miało miejsce w październiku 13 października. W roku 2018 będzie to 23 września, jest to święto ruchome. 2 października w 2020 roku. I trudno jest policzyć, kiedy to święto przypadało w czasach, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele, bo rezultaty sprzed 1752 roku mogą być, zdaniem tych, którzy obliczają te daty, niedokładne i zrzucają winę na reformę gregoriańską Grzegorza XIII, papieża. I na przykład, próbując ominąć tą rafę tej zmiany gregoriańskiej, w roku pierwszym Sukkot przypadało 19 września. I jak widać, powtarzają się tutaj, jeśli chodzi o święto namiotów, daty wrześniowe, październikowe. Czy oprócz tego pewnego odniesienia z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, 14 werset,
które wskazuje nam, że to musiało być święto namiotów, mamy jakieś drugie potwierdzenie ze Słowa Bożego. I owszem, mamy, ono nie jest tak bezpośrednie jak z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, więc dla tych, którzy nie lubią komplikować i nie lubią doszukiwać się, to jest koniec odcinka. Wystarczy. 1 Jana, 14 werset. Słowo Boże mówi, że Słowo ciałem się stało i namiotowało między nami, czyli przyszło w okresie święta namiotów. Dla tych, którzy wolą troszkę więcej się dowiedzieć, zapraszam do drugiej, bardziej wymagającej, może nawet trochę nudnej części. Będziemy trochę musieli pogrzebać. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym pewne rzeczy ustalić. Po pierwsze, 1 Tymoteusza 3,16. 1 Tymoteusza 3,16. Pierwszy list do Tymoteusza, napisany przez apostoła Pawła. Trzeci rozdział, 16 wiersz. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Jednoznacznie Pismo Święte pokazuje, że to Bóg objawił się w ciele. Czyli sama nazwa Boże Narodzenie nie jest przeze mnie w żaden sposób tutaj podważana. Jest to jak najbardziej moment, kiedy Bóg przyjął ciało człowieka. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Więc ten, który jest odwiecznym Synem Bożym, jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest jedynym prawdziwym Bogiem, Jahwech, poza którym nie ma Boga, ten przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Drugie miejsce to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20-21 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Więc widzimy jednoznacznie, że apostoł Jan nazywa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynym prawdziwym, tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. A wszystkie inne koncepcje są związane z bałwochwalstwem, stąd przestrzega dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Zatem tak, Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg objawił się w ciele, urodził się z Marii Dziewicy i urodził się jako małe niemowlę i rósł. I widzimy to doskonale w Słowie Bożym. Więc nie kwestia nazwy jest tu problemem. Boże Narodzenie może nie jest najszczęśliwszym terminem, ale jest poprawnym terminem i nie ma potrzeby go tutaj kwestionować. Kolejne miejsce to jest Jana 1,18. Ewangelia Jana, 1 rozdział Ewangelii Jana,
18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Bardziej poprawne tłumaczenie brzmi: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A jeszcze bardziej precyzyjne tłumaczenie powinno słowo jednorodzony zamienić przez słowo jednorazowy. Co prawda u nas słowo jednorazowy jest takim słowem dwuznacznym, bo nie chodzi o jednorazowe jak naczynia jednorazowego użytku, które wyrzucamy po użyciu. Nie, tu chodzi o to, że jedyny w swoim rodzaju, czyli Boga nikt nigdy nie widział, lecz jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Widzimy jednoznacznie, że tutaj jest podkreślone to, że Boga objawił właśnie Pan Jezus Chrystus, gdy stał się człowiekiem, gdy przyjął postać ludzką i w dniu, kiedy urodził się jako niemowlę, On tutaj tą misję zaczął, która zakończyła się zmartwychwstaniem i wniebowzięciem. I kluczowym momentem jest oczywiście ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Śmierć Jego na krzyżu Golgoty, kiedy wszystkie grzechy wszystkich ludzi zostały na Niego włożone i dzięki temu jest możliwe pojednanie z Bogiem, jest możliwy pokój z Bogiem. Kolejne miejsce to jest już czytany Łukasza 2,11. Łukasza Ewangelia, rozdział 2, 11 werset. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. Jeśli byśmy chcieli tutaj zauważyć, to Zbawiciel jest tutaj narodzony i drugie miejsce jest powiedziane, że to jest Chrystus Pan, czyli sam Jahwech, sam Bóg objawił się w ciele. Kolejne miejsce, Jana, 3 rozdział, 16 werset. Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Tutaj Pan Jezus mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, albo jednorazowego, tak jak już mówiliśmy, albo jedynego w swoim rodzaju. Tutaj na pewno w tym słowie nie chodzi o żadne rodzenie, czyli chodzi o jedyny w swoim rodzaju. Że Syna swego jedynego w swoim rodzaju dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, albo tak jak już wspomniałem, jednorazowego lub jedynego w swoim rodzaju. To słowo nie zawiera w sobie w ogóle elementu związanego z narodzinami. Natomiast sam fakt, że Pan Jezus Chrystus urodził się w czasie jako niemowlę, gdy przyszło wypełnienie czasu, to Pan Jezus przyszedł na świat. Mówi o tym Galacjan, 4 rozdział. Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, albo podlegał prawu. Jednoznacznie tutaj widzimy, że Pan Jezus Chrystus przyjął postać człowieka, urodził się z niewiasty. I to nie jest problemem. To nie jest drugi powód, dla którego nie jestem
rzymskim katolikiem. Problemem jest to, że arbitralnie, niezależnie od Słowa Bożego, wyznaczyli sobie oni na podstawie poszukiwań swoich uczonych mężów, światłych mężów, datę, która nie jest możliwa do pogodzenia z Pismem Świętym. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy tutaj zaakcentowali, to są Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Trzydziesty pierwszy werset. Tutaj padło pytanie do apostołów i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Z tego miejsca uczymy się, że sam fakt daty nie jest jakoś szczególnie kluczowy. Kluczowe jest to, żebyś uwierzył w Pana Jezusa i wtedy będziesz zbawiony. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, to uwierz Pana Jezusa, a raz na zawsze będziesz zbawiony, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Nie można go uzyskać na podstawie swoich działań, swoich obietnic wobec Boga, czy swojego płakania przed Bogiem, czy w postaci dobrych uczynków, które w oczach Bożych są jak spulugawiona szmata, jak mówi Izajasz. Twoje dobre uczynki nie są w stanie przybliżyć cię do Boga. One jedynie, twoje uczynki, oddalają cię od Boga. Natomiast Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za twoje wszystkie grzechy. Umarł za ciebie. I jeżeli przyjdziesz do Boga na podstawie tej doskonałej ofiary krzyża, Pana Jezusa Chrystusa, na której On umarł za ciebie, w czasie której On umarł za ciebie, to teraz jest możliwe na podstawie tej ofiary, abyś mógł pojednać się z Bogiem. I zrób to teraz. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, na zawsze bezpieczny. Tylko Jezus może cię zbawić. Nikt z ludzi, żadna inna możliwość nie wchodzi w grę. I tego właśnie się uczymy z Dziejów Apostolskich 16:31. Człowiek, który nic nie wiedział o Bogu, pyta ludzi, którzy wszystko wiedzą o Bogu, co mam zrobić, abym był zbawiony? I apostoł Paweł odpowiedział: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Koniec informacji. Więc jakie prawo my mamy cokolwiek do tego dodawać? Nic. Poza uwierz Pana Jezusa. Nic więcej. Tak twierdzi apostoł Paweł. On się zna lepiej niż my. Czy uważasz się za mądrzejszego od apostoła Pawła? To przestań, bo apostoł Paweł zna się lepiej na Ewangelii. I kolejne miejsce, Rzymian 6:23. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten fragment pokazuje wyraźnie to, co przed chwilą powiedziałem, że zapłatą, albo inaczej żołdem, tutaj pada słowo, które jest określane tak samo jak słowo żołd, czyli zapłata żołnierzowi. Jesteś żołnierzem w armii szatana, jeżeli jesteś niepojednany z Bogiem. I jako taki żołnierz diabelski otrzymasz w postaci żołdu śmierć wieczną w jeziorze ognia i siarki. Tam będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze, jeśli nie pojednasz się z Panem Jezusem. Więc nie masz za wiele czasu, nie masz wyboru. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony od tego, co cię czeka. I tutaj właśnie widzimy, żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Na całe szczęście nie musisz być w piekle.
bo jest powiedziane tutaj, darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wybierz życie. Kolejne miejsce, objawienie 20:10. Objawienie Jana, 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. W innym miejscu widzimy, że Pan Jezus do potępionych mówi: idźcie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To jest właśnie miejsce przygotowane dla diabła i jego aniołów, do którego trafią ci, którzy są niezbawieni, którzy umrą w swoich grzechach, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Zbawienie jest z łaski, dlatego nie możesz nic zrobić, żeby na nie zarobić. Nie możesz nic zrobić, żeby je utrzymać. Nie możesz nic zrobić, aby je stracić. A więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty, więc masz tutaj prostą rzecz do zrobienia, do wykonania. Twoim sercem pokutuj, uznaj, że Bóg jest święty, a ty nie. Uznaj, że Jezus Chrystus twoją karę całą wziął na siebie. Powiedz Bogu, że jesteś grzesznikiem. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Kolejne miejsce. Objawienie 14, rozdział 10, wiersz. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Tu jest mowa o potępionych, że będą dręczeni dniem i nocą. I to nie jest miejsce, do którego ktokolwiek chciałby iść. Następne miejsce to Rzymian, 5 rozdział, 6 werset. Piąty rozdział listu do Rzymian. Werset 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jednoznacznie tu widać, że Chrystus umarł za bezbożnych, czyli za ciebie umarł Chrystus. I to jest kluczowa rzecz. Nie data, kiedy się urodził, choć ona jest faktycznie wyznaczona w rzymskim katolicyzmie, co powoduje, że nie mogę być rzymskim katolikiem. Jest to drugi powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem. Ale kluczowa rzecz jest oczywiście to, że Chrystus umarł za bezbożnych, za ciebie umarł Chrystus i to jest podstawa zbawienia, twojego zbawienia, że Chrystus za ciebie umarł. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony na zawsze. Kolejne miejsce to jest 1 Jana, 4 rozdział, 9 werset. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 9, 10 werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Po to był właśnie Syn posłany, jako ubłaganie za twoje grzechy.
jako ubłaganie za moje grzechy. I ja uwierzyłem Panu Jezusowi Chrystusowi i już jestem na zawsze zbawiony. Raz na zawsze, nieutracalnie. Zachęcam Cię, abyś i Ty mógł skorzystać z tego doskonałego Bożego dzieła, wykonanego przez doskonałego Chrystusa. Następne miejsce to jest Filipian, rozdział 2. Filipian, rozdział 2, od 6 wersetu. Chrystus Jezus, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus, będąc Bogiem, uniżył się i przyjął postać podobną do człowieka, po to, żeby w tym ciele ludzkim ponieść śmierć za twoje grzechy. I teraz ta doskonała ofiara wystarczy dla twojego zbawienia. I jest to najważniejsza rzecz związana z tak zwanym Bożym Narodzeniem, że Pan Jezus Chrystus urodził się, aby umrzeć za twoje grzechy. Przyszedł przysłany przez Boga po to, żebyś ty mógł być uratowany od należnej tobie kary piekła wiecznego. Kolejne miejsce to już będzie miejsce związane z datowaniem. Skąd wiemy z Pisma Świętego, że to jest przełom września i października? Pierwsze miejsce to jest właśnie związane z Ewangelią Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To jest Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. I ewangelista Łukasz jest bardzo precyzyjny, dlatego jego świadectwo posłuży nam jako określenie pory roku, w jakiej zostało narodzenie Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus przyszedł w postaci niemowlęcia. I tutaj dlatego świadectwo Łukasza możemy wziąć pod uwagę do wyznaczenia pory roku, której miało miejsce narodzenie Pana Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii Łukasza, jak już wspomnieliśmy, bardzo jasno wynika, że to był przełom września i października. I kilka miejsc, które nam to pozwolą ustalić. Najpierw Księga Estery, 3 rozdział, 7 werset. Księga Estery. Księga Estery. Trzeci rozdział, 7 werset. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w 12 roku panowania króla Ahaszwerosza, rzucono w obecności Hamana pur, to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca. I tutaj widzimy wyraźnie, że w miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan. To te słowa nas tutaj interesują. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan. Zatem z Księgi Estery 3:7 dowiadujemy się, że kalendarz żydowski zaczyna się w miesiącu Nisan. Inna nazwa to jest miesiąc Abib. Jest to miesiąc, w którym Żydzi obchodzą Paschę. To jest na przykład pokazane w 2 Mojżesza, 2 rozdział, 12 werset. 2 Mojżesza,
12 rozdział, drugi rozdział, przepraszam, druga Mojżeszowa, inaczej Eksodus, inaczej Wyjścia, drugi rozdział, 12 werset. Prawdopodobnie raczej chodzi o 12 rozdział, drugi werset, literówka w moich notatkach. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Widzimy to samo, co w Estery 3:7. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia nad proże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. I widzimy, że w tym miesiącu właśnie Żydzi obchodzili Paschę. W dniu 14 Nisan miał być zabity baranek i wiemy też, że w 14 Nisan Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Czyli jest to jak najbardziej od razu proroctwo o ukrzyżowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Tej śmierci krzyżowej, przez którą możesz być uratowany. I baranek wskazuje właśnie na ofiarę Pana Jezusa. I dalej widzimy, że miesiąc Nisan to jest według naszej miary odpowiednik marca, kwietnia. Marzec, częściej marzec spotykałem w różnych opracowaniach. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że ojciec Jana Chrzciciela, czyli Zachariasz, był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Znajdujemy to w Łukasza, pierwszy rozdział, 5 werset. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 5 werset. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, na imię jej było Elżbieta. Czyli widzimy, że ten kapłan imieniem Zachariasz był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. I faktycznie sprawował on służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej na niego zmiany, co widzimy w Łukasza 1:8. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany. I tutaj widzimy jednoznacznie, że w tym czasie, kiedy on tą służbę sprawował, zostało mu przekazane po prostu słowo, że będzie tutaj Jan Chrzciciel poczęty. Może przeczytam te słowa. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła.
Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie, będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni, a kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich, i poznali, że miał widzenie. W świątyni dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego, a po tych dniach żona jego poczęła. Po czym? Po tych dniach służby. Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Widzimy więc tutaj wyraźnie, że jeszcze 36 werset: i oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Czyli mamy wyraźnie powiedziane, że Elżbieta była w 6. miesiącu ciąży, wtedy, kiedy Maria poczęła. Maria, matka Pana Jezusa. Więc mamy punkty czasowe jednoznacznie oznaczone. Zatem idąc dalej, widzimy, że oznacza to, że czas, w jakim Zachariasz służył w świątyni, to przełom czerwca lub lipca, ponieważ każda z 24 zmian kapłańskich trwa 14 dni, a zmiana Abiasza była 8. I widzimy tą informację w 1 Kronik 24:10. Pierwsza Kronik, 24 rozdział, 10 werset. 7 na Hakkosa, 8 na Abiasza.
Może tutaj troszkę wcześniej przeczytam od pierwszego wersetu. Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy. Synowie Aarona to Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, kapłaństwo zaś sprawowali Eleazar i Itamar. Synów Eleazara i Achimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby. I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów 16 spośród potomków Eleazara, a 8 spośród potomków Itamara. Przydziału dokonano przez los zarówno tych, jak i tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara byli książęta świątyni i książęta Boży. Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Netanaela, pisarz spośród Lewitów wobec króla, książąt i kapłana Sadoka i Achimelecha, syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znów ród Itamara. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza, trzeci na Harima, czwarty na Seoima, piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza. Wiemy, że Zachariasz był właśnie z ósmej, tutaj w kolejności zmiany, Abiasza. I ta informacja jest naszym punktem wyjścia, z którego możemy podążać dalej. Zatem widzimy, że pierwsza Kronik 24:10 potwierdza nam, że ta zmiana Abiasza była ósma. W tym czasie nastąpiło poczęcie Jana Chrzciciela, co już czytaliśmy w Ewangelii Łukasza od pierwszy rozdział od 23 do 24 wersetu. Ja te słowa jeszcze przypomnę. Łukasza, rozdział pierwszy. Dwudziesty czwarty i 23 werset. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu, a po tych dniach jego służby Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc. Czyli mamy dokładnie, z dokładnością do dni określone, kiedy nastąpiło poczęcie Jana Chrzciciela. Po 6 miesiącach, na przełomie grudnia i stycznia, anioł Gabriel ukazał się Marii, mamie Pana Jezusa Chrystusa, i zapowiedział jej, że będzie mamą Chrystusa Pana. W tym czasie, na przełomie grudnia i stycznia, miało miejsce poczęcie Pana Jezusa Chrystusa, co widzimy w Łukasza, pierwszy rozdział, od 26 do 36 wersetu, co już czytaliśmy, ale jeszcze raz przeczytam, 26-36. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło oznaczać to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc
Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Czyli kolejne potwierdzenie, że Elżbieta wtedy była w 6. miesiącu, kiedy Maria poczęła. I tutaj widzimy z tego punktu, że narodzenie Pana Jezusa Chrystusa miało miejsce 9 miesięcy później, na przełomie września i października. Czyli 9 miesięcy później. W tym czasie u Żydów miało miejsce święto namiotów, które było cieniem i zapowiedzią wcielenia Syna Bożego. Czyli doszliśmy do punktu wyjścia Jana, pierwszy rozdział, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 werset. A słowo ciałem się stało i namiotowało między nami i zamieszkało między nami. Czyli jednoznaczne wskazanie na święto Sukot, na święto kuczek, na święto namiotów, które Żydzi obchodzą w okolicach przełomu września i października. Jednoznacznie Słowo Boże pokazuje, jak bardzo jest precyzyjne. Jest to ostre jak miecz posieczny. Miecz, który jest doskonale ostry i można nim dosyć dokładnie tutaj wyznaczyć pewne punkty czasu. Jak widać, nie ma żadnego uzasadnienia dla daty grudniowej. Nie nadaje się do tego 25 grudnia, a tym bardziej nie nadaje się do tego 6 stycznia, ani żadna inna data niż ta, która jest bliska świętu namiotów, okolice przełomu września i października. Jest to drugi powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Nie zgadzam się z tym, aby cokolwiek do Słowa Bożego można było dodawać. Nie dodawaj nic do słów Bożych, aby Bóg cię nie skarcił i nie uznał za kłamcę. Tak mówi Słowo Boże w Przypowieściach, 30 rozdział. Ja to może przeczytam, zamiast mówić z pamięci. Przypowieści Salomona. To jest 30 rozdział, 6 werset. Słowa Agura, syna Jakez Massy. Mąż ten mówi, mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jednoznacznie tu widzimy, że w pytaniu, kto stworzył wszystkie krańce ziemi, jakie jest jego imię i jakie jest imię jego syna, już wtedy, wiele lat przed wcieleniem Pana Jezusa Chrystusa, Agur wiedział, że Bóg ma syna i pyta, jakie jest imię jego syna. Czy wiesz? A 6 werset mówi, nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Nie mogę być w społeczności, w grupie religijnej, w której dodaje się do Słowa Bożego
bo nie chcę być wśród tych, których Bóg uzna za kłamcę. I Ciebie zachęcam do tego, abyś odstąpił od nieprawości i żebyś w jedności wzywał imienia Pana z tymi, którzy wzywają imienia Pana z czystego serca. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz do mnie zadzwonić, telefon 739 089 088 albo wysłać SMS-a albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Niech Wam Bóg błogosławi. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezus sam, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezus sam, przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś Ty.